Gość poranka. Witam Państwa serdecznie, nazywam się Dominik Jaroszewski, a dziś moim gościem Tomasz Kominek, dyrektor delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Płocku. Witam serdecznie. Dzień dobry panie redaktorze, witam szanownych państwa. Panie dyrektorze, są pieniądze do wzięcia, można wziąć udział w konkursie, no, dzięki któremu możemy dostać pieniądze z środków unijnych. Pół żartem, pół serio, tak na wstępie, a nie mówiliśmy, że będą te pieniądze. No i są. Faktycznie są pieniądze, są, tak jak już wcześniej wspominaliśmy, pierwsze konkursy, w których możemy śmiało swoje wnioski składać i aplikować o środki, tak na dobrą sprawę, w wielu już tych politykach, tak? Ja może zacznę od tego i to już teraz tak na zupełnie poważnie, że warto zapamiętać pewną stronę, na którą kieruję i serdecznie zapraszam Państwa, żebyście sobie weszli. Mam na myśli stronę internetową www.dialog.mazowia.pl. Ta strona ułatwi nam w pewien sposób dostęp do tego, co aktualnie jest dostępne, w jakich politykach możemy aplikować o środki i gdzie składać, oczywiście i wnioski, i ogólne warunki. I tak na dobrą sprawę w tej chwili, szanowni państwo, ta strona kieruje nas na takie polityki jak polityka społeczna, szeroko rozumiana kultura fizyczna, inicjatywy edukacyjne, w ruchu drogowym, to jest też taka bardzo ciekawa, za chwilę o tym szerzej, działalność na rzecz organizacji pozarządowych, ochrona i promocja zdrowia oraz nauka, szkolnictwo i oświata. Więc możemy zaobserwować pewien też, no, tak jakby możemy zaobserwować szeroką gamę tego, co w tym momencie możemy aplikować, jeżeli chodzi o te środki konkursowe. Czy to te pieniądze, o te pieniądze mogą aplikować... Każdy może aplikować, czyli każda osoba, no, tak zwana z ulicy, która ma jakiś pomysł i mieści się w ramach tych polityk, o których pan przed chwilą powiedział, może złożyć wniosek i liczyć na taką dotację? Panie redaktorze, przede wszystkim w znacznej większości są to otwarte konkursy dla organizacji pozarządowych. Więc tak na dobrą sprawę nasze gdzieś działania muszą być ukierunkowane na te organizacje pozarządowe i wtedy, jak w takiej organizacji jesteśmy, możemy śmiało aplikować, bo te konkursy w tym momencie są dla nich kierowane. Tak naprawdę Zarząd Województwa Mazowieckiego właściwie ogłaszał ten teraz konkurs dla wszystkich organizacji pozarządowych w wymienionych przeze mnie chwilę temu politykach, i nabór trwa do 26 lutego, do piątku, więc tak na dobrą sprawę odpala 5 i mamy czas do 26. I w tym miejscu jeszcze chciałbym po raz kolejny potwierdzić, że gdybyście byli Państwo zainteresowani, bądź nawet większe grupy, to my serdecznie zapraszamy z całego rejonu oddziaływania delegatury i z Płocka, i z powiatu płockiego, z Gostynina, z powiatu gostyńskiego, z Sierpca. Zapraszamy do nas, my udzielimy na miejscu szczegółowych informacji, albo nawet podpowiemy, w jaki sposób skorzystać z tej strony. No nie wszyscy Państwo są biegle jakby obeznani w tych konkursach. Czasami jest taka sytuacja, że brakuje odwagi, żeby po raz pierwszy aplikować. Naprawdę, proszę się nie brać, proszę śmiało do nas, czy telefonicznie, czy osobiście przybyć. My, szanowni Państwo, odbyliśmy już pierwsze takie spotkanie dla pewnych grup, tak naprawdę klubów amatorskich, sportowych, gdzie wytłumaczyliśmy, przedstawiliśmy nawet wniosek pewnego klubu za ich przyzwoleniem z tamtego roku, który był efektywnym wnioskiem, także też śmiało Państwu pokażemy, w jaki sposób można, w jaki sposób ten klub, który chce się tym pochwalić, aplikował i dostał te pieniądze. W najbliższym czasie będzie również szkolenie dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń już tak naprawdę nie tylko mogących w tym konkursie do 26 lutego aplikować, ale w tych przyszłych, które na bieżąco będą się pojawiały. I też, jeżeli mogę, panie redaktorze, 23 lutego my jesteśmy w trakcie przygotowań tego szkolenia. Odbędzie się szkolenie dla organizacji pozarządowych, wszystkich zainteresowanych. Wysłaliśmy również do gmin, żeby gminy powiadomiły te swoje stowarzyszenia, żeby 23 na godzinkę 13, to jest wtorek, na ulicy 1 Maja 7B w sali konferencyjnej na drugim piętrze, to jest ten budynek, gdzie kiedyś znajdowała się delegatura, tam, żeby w pewien sposób ludziom uświadomić, w jaki sposób można sięgnąć po te pieniądze, w jaki sposób można z nich skorzystać, jakie są konkursy. No, ostatnio, bo jestem na bieżąco, to jeżeli mogę kilka zdań, to o tych zadaniach.
spotkaliśmy się z zainteresowanymi grupami, tak jak powiedziałem wcześniej, amatorskimi klubami sportowymi i naprawdę sporo pieniędzy, ja tylko niektóre przytoczę, jest do rozdania w tych konkursach otwartych, chociażby zadanie takie jak przygotowanie i udział reprezentacji województwa mazowieckiego wytypowanej przez okręgowe związki sportowe w systemie zawodów wojewódzkich i ogólnopolskich kierowane dla dzieci i młodzieży. 600 tysięcy złotych jest tutaj w konkursach do rozdania. Ponad 1 300 000 jest na organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu ponadpowiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. I to cieszy się naprawdę bardzo dużym zainteresowaniem. Różne programy powszechnej, chociażby nauki pływania, 300 tysięcy. Program pozalekcyjnych zajęć sportowych dla klas dzieci 4-6, 550 tysięcy. Naprawdę jest tego sporo. W takiej burzy mózgów, w której uczestniczyłem wraz z przedstawicielami tych klubów, naprawdę no, sporo takich wniosków nasunęło im się podczas dyskusji i nawet taki jeden klub może składać więcej niż jeden wniosek w danych tym obszarze, który właściwie no nawet prawdopodobnie do 5 wniosków te kluby sportowe mogą składać, złożyć. Więc nie bójmy się, aplikujmy o te środki w tym otwartym konkursie, bo naprawdę sporo jest tych funduszy do rozdania. Jeszcze raz z tego miejsca podkreślam, www.dialog.mazowia.pl to jest ta strona, która w pewien sposób no, uszczegółowi i nasze pytania i tak na dobrą sprawę no, ukierunkuje nas, z czym to można, do czego to połączyć, w jaki sposób aplikować. Jak jeżeli podejść do tematu, niewystarczające, naprawdę zapraszamy do siebie, do delegatury. Proszę powiedzieć jeszcze, bo powiedzieliśmy mniej więcej, jakie są pule, jeżeli chodzi o te dotacje, ale pojedynczy wniosek, pojedyncza osoba, pojedyncza organizacja, ile może dostać, jeżeli jej wnioski zostaną rozpatrzone pozytywnie? Panie redaktorze, oczywiście to zależy od skali, rangi chociażby tego turnieju, czy tej imprezy masowej. Nie chciałbym tu absolutnie kierunkować, bo możemy mieć taką sytuację, że jak ja powiem pewną kwotę dla przykładu, to ona będzie wiążąca dla pewnego stowarzyszenia. Nie bójmy aplikować się o większe pieniądze, nie bójmy aplikować się o takie, które w zupełności wystarczą nam na realizację tego zadania, które sobie wymyślimy. Nie ma takiej jakiegoś widełek, że możemy od tylu do tylu tysięcy. Jeżeli mamy kosztorys i on mówi nam o tym, że dane przedsięwzięcie będzie kosztowało no, w jakiś sposób określoną ilość pieniędzy, no to oczywiście właśnie te 80% będzie pokrywane z tej puli pieniędzy, która jest do wzięcia. I tu muszę też ciekawostkę powiedzieć, te 20% wkładu własnego to mogą być chociażby i wolontariaty zapewnione. Więc no, tylko ogranicza nasza pomysłowość, nasze cele, które chcemy zrealizować, no i nasze turnieje. Cały czas odnoszę się do tego, do tej polityki sportowej, ale oczywiście też zachęcam do tych innych, bo no, jak widzicie, do 26 lutego każda organizacja pozarządowa, stowarzyszenie, no znajdzie coś dla siebie. A jeszcze takie ostatnie pytanie, czy właśnie stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, żeby aplikować, one muszą mieć jakieś doświadczenie w organizacji wcześniej takich imprez? Każde stowarzyszenie, każda organizacja pozarządowa może spróbować swoich sił i nawet można aplikować. Trwa, to jest otwarty konkurs, tak? Rozumiem. Także tu są oczywiście ogólne warunki czy załączniki, które trzeba spełnić, ale nie jest to taka sytuacja, że jeżeli będziemy pierwszy raz podchodzić, to jesteśmy skazani na powodzenie. Na niepowodzenie przede wszystkim właśnie powinniśmy próbować i nabywać doświadczenia, bo te pieniądze, tak jak są chociażby w gminie miasto Płock, czy w innych gminach, czy powiatach, no to są też właśnie w samorządzie województwa mazowieckiego. One są po to, żeby z nich skorzystać. Tak jest, więc zachęcamy z tego miejsca do tego, aby nasi słuchacze, jeżeli mają pomysł na zorganizowanie fajnej imprezy, skorzystali z tej możliwości. Jest na to praktycznie jeszcze cały miesiąc, żeby udać się do delegatury Urzędu Marszałkowskiego, a ze mną był jej dyrektor, pan Tomasz Kominek. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i polecam się raz jeszcze. Ja dziękuję państwu za uwagę. Pozdrawiam, Dominik Jaroszewski. Gość poranka.